Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. A jeżeli jesteście po raz pierwszy, to również gorąco Was witam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. W dzisiejszym filmiku będą bardzo ciekawe perfumy arabskie. Mam 4 zapachy od marki Paris Corner. 3 z nich to świeżynki, nowości, więc myślę, że warto dowiedzieć się, co to za perfumy. Natomiast jeden zapach to są perfumy, o których od dawna marzyłam, o których bardzo dużo się mówi na zagranicznym YouTubie, u nas troszeczkę mniej. Natomiast ciężko było je dostać w dobrej cenie. Udało mi się dostać te perfumy w sklepie internetowym This4You, który w swoim asortymencie ma właśnie perfumy arabskie. Jeżeli taki film Was interesuje, chcecie się dowiedzieć, jakie zapachy ostatnio doszły do mojej kolekcji, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Mam dla Was również niespodziankę, więc warto ze mną zostać do końca. Pierwsze perfumy to jest zapach, o którym bardzo dużo się mówi na zagranicznym YouTubie, który jest niesamowicie kontrowersyjny, dlatego że jednym się podoba, inni natomiast twierdzą, że to jest brzydki zapach. Powiem Wam szczerze, że bałam się go kupić, tym bardziej, że ciężko go było dostać, a jak już znalazłam, to okazywało się, że cena na ten zapach jest bardzo wysoka i nie miałam ochoty kupować tak drogo. Natomiast też troszeczkę się obawiałam, co to za perfumy, czy mi się spodobają, ale tak naprawdę wiedziałam już, czego się mogę spodziewać, ponieważ w międzyczasie powąchałam oryginał w perfumerii niszowej. Mowa tutaj o zapachu marki Amouage, który się nazywa Guidance, i właśnie te perfumy marki Paris Corner, które się nazywają Bain Al Azrar, są klonem, inspiracją niszowego zapachu od marki Amouage. I teraz co mogę Wam powiedzieć o tych perfumach? Przede wszystkim to, że jest to zapach niesamowicie oryginalny i niesamowicie przypomina oryginał, natomiast absolutnie w 100% to nie jest to samo. Początek jest inny, natomiast po pewnym czasie te zapachy robią się bardzo podobne. Ktoś trafnie powiedział na którymś z kanałów zagranicznych, że Amouage Guidance to byłaby woda perfumowana, natomiast ten zapach woda toaletowa, dlatego że faktycznie, tak jak twierdzą niektórzy, jest on rozwodniony. To jest mocny zapach, dlatego że projekcja jest, utrzymywanie się na skórze jest kilkugodzinne, natomiast Guidance to jest mocarz. Ja pamiętam, jak psiknęłam sobie na nadgarstek, to te perfumy na tym nadgarstku pachniały bardzo długo, nawet po myciu. Jeżeli nie lubicie zbyt mocnych perfum, to myślę, że ten będzie lepszym wyborem. Ale cóż tutaj mamy? W podstawie mamy gruszkę, orzech laskowy i kadzidło. I faktycznie powiem Wam szczerze, że w otwarciu wyczuwam miks gruszki z orzechem. To jest bardzo oryginalny zapach. Tak jakbyście powąchali, nie wiem jak to powiedzieć, żeby dobrze zabrzmiało, bo każdy nos jest inny i każdy ten zapach odbierze zgoła inaczej. Tak jakbyście powąchali gruszkę, ale już taką dojrzałą. Mnie się kojarzy z ulęgałką, ale nie zgniłą, bo ktoś powiedział, że ten zapach kojarzy mu się ze zgniłą gruszką. Absolutnie, ja bym tak nie powiedziała. Tu jest zmiksowanie orzecha z gruszką, taką słodką, albo z dżemem gruszkowym. Potem dochodzi osmantus, róża, szafran i jaśmin wielkolistny. Robi się troszeczkę kwiatowo. Ale ja tutaj nie wyczuwam tej róży tak oczywiście. To znaczy, ja wiem, że ona jest, natomiast nie jest tak wyraźna jak w innych perfumach, gdzie tę różę wyczuwamy mocno. Ona delikatnie zaznacza swoją obecność. Szafranu też tak mocno nie wyczuwam. Potem w podstawie mamy drzewo sandałowe, wanilię, akigala, łód, ambrę i labdanum. Przede wszystkim wydaje mi się, iż jest to zapach bursztynowy, troszkę ambrowy, perfumy kobiece, oryginalne, zwracające uwagę otoczenia. Nawet powiem Wam szczerze, że jedna osoba zapytała mnie, czym pachnę, bo tak inaczej, oryginalnie, natomiast nie wyjaśniła, czy źle, czy dobrze. W każdym razie, jak nas pytają, to nie jest źle. Powiem tak, nie jest to zapach do kupienia w ciemno, natomiast jeżeli lubicie eksperymentować z perfumami, jeżeli podoba Wam się Amouage Guidance, a nie chcecie kupować, bo to jest zapach niszowy i jest bardzo drogi, to może być naprawdę świetny zamiennik. Powiem Wam, że z przyjemnością będę go nosiła jesienią, zimą. Podoba mi się, często podchodzę do tych perfum i wącha mi po prostu z korka, dlatego że mnie się otwarcie podoba. Niektórzy twierdzą, że otwarcie jest przykre. Absolutnie nic z tych rzeczy.
Myślę, że on jeszcze nabierze mocy, nabierze tego aromatu, bo podobno te perfumy muszą postać, żeby pokazały w całej okazałości swoje piękno. Natomiast tak na razie, na szybko, to mogę Wam powiedzieć tylko, że jest to zapach wart swojej ceny za 145 zł, bo tyle kosztuje w sklepie This4You. Warto się nim zainteresować, bo to jest naprawdę ciekawy zapach i za tę cenę, powiem Wam szczerze, jakość jest niesamowita. Kolejny zapach to jest nowość. One wyszły niedawno i tak naprawdę na polskim YouTubie jeszcze chyba nikt o nich nie mówił. Mowa tutaj o zapachu marki Paris Corner, Kair Confection. Przepiękna butelka nawiązująca do butelki Kair Pistachio. Ten zapach jest inspiracją Kajali Vanilla Candy Rock Sugar. Te perfumy są słodkie. Więc jeżeli lubicie słodkie zapachy, to bardzo gorąco Wam polecam. Zapach jest przepiękny moim zdaniem. Od razu był mocny, projektujący i jest według mnie za tę cenę bardzo dobrej jakości. Mamy tutaj gruszkę i bitą śmietanę w głowie i szczerze Wam powiem, że faktycznie ja wyczuwam tutaj gruszkę. Powiem Wam, że nie przepadam za notą gruszki, natomiast tutaj ona jest bardzo dobrze podana. Z bitą śmietaną tworzy niesamowity efekt. Na fragrantice te perfumy są porównywane m.in. do zapachu od marki Jean Paul Gaultier Labelle i Labelle Le Parfum i coś w tym jest. Faktycznie ja wyczuwam tutaj jakieś podobieństwo, bo oryginał, czyli Kajali Vanilla Candy Rock Sugar też jest porównywany do Jean Paul Gaultier. Naprawdę przepiękne perfumy. W sercu dochodzi jaśmin, liang liang, kaszmeran. W bazie mamy drzewo sandałowe, piankę marshmallow i wanilię. Słodkie, ale z pazurkiem. Jeżeli podoba Wam się Jean Paul Gaultier Labelle i Labelle Le Parfum, to myślę, że ten zapach również polubicie, bo są to przepiękne perfumy na okres taki właśnie jesienno-zimowy. Słodkie, otulające, z gruszką, z kwiatami. Bardzo długo się utrzymują, dobrze projektują, nie męczą, co jest bardzo ważne, dlatego że czasami takie słodkie perfumy niestety powodują ból głowy, zmęczenie. Mamy dość tego zapachu, a tutaj tego nie zauważyłam, przynajmniej ja na sobie. Naprawdę przepiękne perfumy za grosze, przepiękne. Powiem Wam, że warto się nimi zainteresować. Jeżeli takie klimaty właśnie jak Labelle Le Parfum, czy Labelle, bądź Kajali Vanilla Candy Rock Sugar Wam się podobają, to myślę, że również ten zapach przypadnie Wam do gustu. Otulający, zwracający uwagę otoczenia, więc Paris Corner, Kylie Confection również gorąco polecam do testów. Kolejne dwa zapachy ze sklepu This4You to również świeżynki. One wyszły chyba jednocześnie. Zwróćcie uwagę, jakie piękne butelki. Ta turkusowa jest z takim złotem, bardziej czerwonym, natomiast ta beżowa butelka jest też ze złotem, ale z takim w kolorze złota. Pięknie się prezentują, ale najważniejsze, co to za perfumy. Pierwszy z nich to jest Paris Corner Minia. Perfumy, które w swoim składzie mają migdał i pistację i powiem Wam szczerze, że niesamowicie mi się spodobały. Testuję je od kilku dni, jestem tymi perfumami zauroczona, dlatego że ten zapach jest naprawdę uniwersalny. Te perfumy można nosić wszędzie. Można nosić do pracy, można nosić wieczorem, można nosić po kąpieli, można je nałożyć na jogę, na ćwiczenia, jak idziecie z dzieckiem na przedszkola, czy na spacer, czy gdziekolwiek, te perfumy będą dobre. W głowie mamy pistacje i migdały i powiem Wam szczerze, że to te migdały i pistacje są bardzo ładnie ze sobą zmiksowane. Nie są przykre, nie są zbyt gorzkie, chociaż ja tu bardziej wyczuwam migdały niż pistacje. W sercu mamy jaśmin, heliotrop i kaszmeran, czyli zapach jest troszeczkę pudrowy, ale ta pudrowość nie jest zbyt duża, przynajmniej teraz, bo możliwe, że one jeszcze tej mocy nabiorą, bo to są świeże perfumy. W nucie bazy mamy drzewo sandałowe, wanilię i słony karmel. Trochę się bałam tego słonego karmelu, dlatego że za solą w perfumach nie przepadam, ale te perfumy zostały tak zmiksowane, tak stworzone, że absolutnie mi to nie przeszkadza. I powiem Wam teraz, z jakim zapachem one mi się kojarzą. Kojarzą mi się z mgiełką zapachową od marki Sol de Janeiro, która się nazywa Ciriosa 62. Składniki są podobne, z tym, że mgiełka na początku ma wyraźną nutę pistacji, a w tych perfumach jest odwrotnie. Tutaj mamy bardziej wyczuwalny migdał, ale i tak podobieństwo jest niesamowite. Chociaż tak naprawdę
to nie jest klon tej mgiełki, ale perfum od marki Sol de Janeiro, które się nazywają również Chiriosa 62. Więc ten zapach jest dużo trwalszy, bo mgiełka na mnie się nie utrzymuje zbyt długo, więc szkoda pieniędzy. Ja za te 30 ml zapłaciłam chyba 70 zł. Dlatego, że bardzo chciałam mieć tę mgiełkę w swojej kolekcji, ale teraz doszłam do wniosku, że to był, można powiedzieć, wydatek bez sensu. Dlatego, że jest słabo wyczuwalna na mojej skórze, nie ma takiej projekcji, jakbym tego oczekiwała. No to jest mgiełka, więc też nie można oczekiwać od niej nie wiadomo czego. Jeżeli podoba Wam się mgiełka, to polecam Wam te perfumy. Dlatego, że one są podobne, ale według mnie są zdecydowanie lepsze. Cały dzień wyczuwalne, jak do mnie dotarły, popsikałam sobie na bluzkę i szczerze Wam powiem, że ta bluzka pachniała do prania. Włosy też pachną nimi bardzo dobrze i jest to zapach bezpieczny. Ja nie muszę się martwić, że ktoś powie, iż ode mnie zbyt mocno pachnie. Jest projekcja i jest utrzymywanie, natomiast no one są takie przytulne, takie uniwersalne. Nie są to perfumy eleganckie, nie powiem, że to jest jakaś elegancja w butelce, natomiast na pewno jest to zapach bardzo ładny. Troszkę waniliowy, troszkę sandałowy, jest też solony karmel, ale on jest bardzo tak stonowany. Zapach mi się kojarzy z takim jakimś dobrym deserem, pistacjowo-migdałowym, polanym wanilią, troszeczkę solonym karmelem, gdzie też mamy dodatek kwiatów. Naprawdę przepiękne perfumy. Przepiękne perfumy. Gorąco polecam, przetestujcie, jeżeli lubicie tego typu klimaty, bo myślę, że warto. I drugie perfumy z tej serii to jest również Paris Corner. Zapach nazywa się Minia Cocolage. Moim zdaniem ten zapach nie jest takim typowym gourmand. Ja sobie wyobrażałam, jak spojrzałam na butelkę, iż to będzie coś podobnego do La Taffa Eclair, ale absolutnie nie, że będzie taki ciężki, słodki, wiecie, karmelowy. Natomiast to jest rzeczywiście po części gourmand, ale perfumy są zgoła inne, dlatego że według mnie one będą pasowały na każdą porę roku i kojarzą mi się już na wstępie z taką pina coladą. A powiem Wam dlaczego. Dlatego że w nutach głowy mamy tu mleko kokosowe, malinę i gruszkę. I te składniki sprawiają, iż te perfumy kojarzą mi się z takim napojem kokosowym, w typie pina colady. Jeżeli wiecie, jak pachnie pina colada, no to możecie sobie wyobrazić, jak pachną te perfumy. W nucie serca mamy jaśmin i frezję, a w nucie bazy ambroksan, makaronik i piżmo. Na początku bardziej mi się spodobały perfumy Minia, te w turkusowym opakowaniu, ale teraz stwierdzam, że ten też jest świetnym zapachem. I szczerze Wam powiem, że bardzo dużo osób porównuje te perfumy, jeżeli znacie, do zapachu marki Ariana Grande, które się nazywają Cloud Pink. Ja przyznam szczerze, że nie znam tych perfum, natomiast wiele osób twierdzi, że one są podobne, że jest to coś podobnego, czyli tak jakby może te perfumy powstały jako zamiennik Ariany Grande, Cloud Pink, nie wiem. W każdym razie jest to zapach dziewczęcy, jest to zapach radosny, optymistyczny. Jak przyknęłam się tymi perfumami, to szczerze Wam powiem, że poczułam się bardzo dobrze. Taka lekka, nie wiem jak to powiedzieć. Perfumy są bardzo ciekawe, jak na nowe perfumy, bo one niedawno wyszły, to są bardzo dobre, jeżeli chodzi o trwałość i projekcję. Bo czasami się tak zdarza, iż trzeba trochę poczekać na to, aby perfumy pokazały swoją moc, swoją jakość. Natomiast tutaj nie musiałam absolutnie czekać, od razu te perfumy bardzo dobrze się utrzymują, projektują, naprawdę są super. Nie jest to też zapach w typie elegancki na wieczorne wyjścia. To jest zapach codzienny, taki dzienniaczek, ale naprawdę bardzo, bardzo ładny. Bardzo ładny. Szczerze Wam powiem, że za te pieniądze jakość moim zdaniem jest świetna. Więc no cóż, tyle mogę powiedzieć na temat tych perfum. Wszystkie zapachy, które Wam pokazałam dzisiaj, bardzo mi się spodobały. I szczerze Wam powiem, że jak za taką cenę, to myślę, że warto się nimi zainteresować. Powiedziałam Wam, żebyście obejrzeli ten filmik do końca, dlatego że sklep internetowy This4You przygotował dla Was rabat w postaci darmowego paczkomatu. Od dzisiaj, czyli 26 października do 3 listopada możecie kupić wszystkie perfumy bez kosztów przesyłki do paczkomatu. Myślę, że warto. Ja też pewnie skorzystam, dlatego że tam jeszcze jest kilka zapachów, które mi się podobają. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie pod filmem, więc tam zajrzyjcie. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.